Kiedy byłem wikariuszem w Kozach, chyba w drugim roku mojego tam pobytu i pracy, był pogrzeb kobiety, którą odwiedzałem co miesiąc ze spowiedzią z Najświętszym Sakramentem i która bardzo cierpiała. Widać było tak, że jak opiekują się i też cierpią wraz z nią jej najbliżsi. Wziąłem także ten pogrzeb. No i na tym pogrzebie miałem homilię, w której dużo mówiłem o cierpieniu, o znaczeniu cierpienia, o tym, jak to cierpienie wpływa na człowieka. I przywołałem tekst, który dziś mogliśmy usłyszeć w kościele z listu do Hebrajczyków, bardzo zaskakujący. Przystało bowiem temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko istnieje, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Powiedziałem w tej homilii między innymi, jaki to jest zaszczyt dla człowieka, który cierpi, jeżeli pomyśli sobie, że Bóg udoskonalił swojego Syna w Jego człowieczeństwie przez cierpienie. Wiem, że po tej mszy świętej, czy po pogrzebie już przybiegł nasz senior, ksiądz mający już sporo, pod 80, który mówi, gdzie żeście to znaleźli, że Jezus był udoskonalony przez cierpienie. No ja mówię, no w liście do Hebrajczyków. No i to chyba dawno tego nie czytałem. Trzeba powiedzieć, że jesteśmy dziś przyzwyczajeni do pięknych nowych określeń, jak radość Ewangelii, jak Ewangelia życia, jeszcze z Jana Pawła II. I chciałoby się powiedzieć, że możemy głosić Ewangelię cierpienia. Dobrą nowinę o Jezusie, który cierpiał i przez to został udoskonalony. My dość często powtarzamy bez jakby uzasadnienia takie zdanie, że cierpienie udoskonala człowieka. Nieraz bardzo trudno jest to powiedzieć księdzu, który odwiedza chorego, czy komuś ze świeckich, ale takie powiedzenie się powtarza. I było takie bardzo wymowne wydarzenie na Wzgórzu Wawelskim, kiedy to Jan Paweł II bodaj ostatni raz był w Polsce i kiedy ksiądz profesor Tischler był już bardzo biedny, już niemówiący, już był na wózku, ale chciał się spotkać z papieżem i go wywieziono tam. Siedział na tym wózku, dowcipkował dalej, mówić już nie mógł, ale zostawił taką kartkę, na której trzymał taką kartkę, gdzie było napisane Papa mobile, Tischler immobile. Czyli mówiąc najprościej, papież ma Papa mobile, a Tischler jest immobilny, czyli stały. Ojciec Święty podszedł do niego, przytulił go, sam też był już bardzo schorowany. I wtedy ktoś, kto akurat mieszkał ze mną na Świętego Marka, zobaczył, że Tischler ma jeszcze jedną kartkę napisaną, którą nie pokazywał wszystkim, ale pokazał papieżowi. Na tej kartce miał napisane nieudoskonala. I wiadomo było, że chodzi o cierpienie. I papież nic nie powiedział, tylko jeszcze go raz przytulił i nic nie usłyszał od Tischnera, ponieważ już nie mówił. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą życzenia.